Dobry wieczór Państwu, Norbert Pietrykowski, Polska 2050. Zachęca bliżej trzeciej drogi, nic nie mam przeciwko temu. Dobry wieczór Panu, Panie Pośle. Bardzo mi miło, kłaniam się nisko. Mariusz Gosek, Suwerenna Polska, dobry wieczór Panu, Panie Pośle. Dobry wieczór, kłaniam się Państwu. Gabriel Janowski, były minister rolnictwa, dobry wieczór Panu Ministrze. Kłaniam się pięknie. Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość, na łączeniu via Skype, widzę. Dobry wieczór, widzimy się, słyszymy? Słyszymy się, widzimy, dobry wieczór. Witam. I pan senator Piotr Woźniak, Nowa Lewica. Dobry wieczór panu, panie senatorze. Kłaniam się, dobry wieczór. To co, zacznijmy od tej naszej trzeciej drogi. Jak to powiedział Donald Tusk, lider Koalicji Obywatelskiej, mam nadzieję, że jedna lekcja wystarczy. Dobry wieczór państwu. Jesteśmy po sondażowych wynikach. Tak. Które są... Można by powiedzieć, zachęcają trzecią drogę do bardzo ciężkiej pracy. Przed nami 3 lata naprawdę ciężkiej pracy i to jest dla nas sygnał, że warto pracować, budować struktury, a to jest trzecia nasza kampania. Myślę, że pod rząd były te kampanie. Dla nas zupełnie te 3 kampanie to praktycznie jedna wielka kampania dla Polski 2050 Szymona Hołowni. Więc cóż, dostaliśmy sygnał, wiemy co mamy robić. Myślę, że to jest... Ale o którym sygnale pan mówi? O tym, o którym ja powiedziałem od Donalda Tuska? Nie, mówię od wyborców. Nas zawsze przede wszystkim interesuje sygnał od wyborców, bo to jest najważniejszy sygnał. I co ten sygnał wam daje do myślenia? Że musimy przede wszystkim skupić się na ciężkiej pracy, budować struktury, budować regiony i to jest nasz cel. Mamy na to 3 lata. Myślę, że w polskim parlamencie nic się nie zmienia. Budujemy dalej koalicję, idziemy do przodu. Wielkim wygranym jest dzisiaj pan premier Donald Tusk i tego nikt nie może zaprzeczyć. To jest jego sukces i jego zwycięstwo. Więc nasz największy koalicjant. Idziemy do przodu, robimy swoje. No dobra, ja rozumiem, że łatwo pan przyjmuje, że Koalicja Obywatelska wygrała te wybory, bo według Exit Poli rzeczywiście wszystko na to wskazuje. Tylko ja nie wiem, tak czy pan zauważył, że ewentualnie ten zysk, który mogła mieć trzecia droga, został przez Koalicję Obywatelską skonsumowany. Mówiąc inaczej, to co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni, a właściwie tygodnia, zdecydowało o tym, że chociażby wasza Róża Thun, która była pewniakiem do Parlamentu Europejskiego, tego mandatu nie dostanie. Te wybory pokazały, że nie ma pewniaków. Zarówno po lewej, prawej, jak i centralnej stronie. Zakładaliśmy, że będą pewniaki. Ja nie ukrywam, że z tego, co u państwa w stacji się dowiedziałem, że uważam, że wspaniałym europarlamentarzystą byłby pan Michał Kobosko. Zakładaliśmy, że będzie to nasz pewniak. No niestety zobaczymy, jak wygląda sytuacja. To są sondażowe wyniki. Zobaczymy, jak będzie jutro, ale uważam, że pan poseł Kobosko był wspaniałym europarlamentarzystą. Na ten moment, z tego co wiemy, mamy trzecia droga ma 2 europarlamentarzystów. Takich pewnych europarlamentarzystów. No poczekajmy do rana, zobaczymy, jak to się rzeczywiście ułoży. Z tego co jako tutaj trzecia droga, pamiętam po wyborach październikowych, wieczorem mieliśmy ciut mniej, rano ciut więcej. Także jeszcze poczekajmy do tych ostatecznych wyborów. No ale po samorządowych chyba nie było żadną dla was tajemnicą, że nie byliście żadną wielką wartością dodaną do PSL-u. Myślę, że my jako najmłodsza partia na scenie politycznej i PSL jako najstarsza partia na scenie politycznej, ten organizm gra. On gra, czasami może troszeczkę jest mu trudniej, czasami troszeczkę mu jest łatwiej, ale idziemy. Trzecia droga idzie dalej. Trochę bardziej fałszuje. Tak jak mówię, czasami to się zdarza, nie każdy koncert... Przepraszam, który z dyrygentów miał tyle odwagi? Nie każdy koncert wychodzi wspaniale, ale gramy dalej i to jest najważniejsze. Wiecie państwo, jak to bywa na koncertach, nawet wielkie gwiazdy czasami zawodzą. Niezwykła dyplomacja. Także gramy dalej, najważniejsze, że gramy dalej. No to dobra, do przodu. To nazywając już, skoro jesteśmy przy tej terminologii muzycznej i koncertowej, estradowej. Będziecie dalej supportem dla Koalicji Obywatelskiej? Nie nazwałbym tego supportem, dlatego że, jak państwo wiecie doskonale, mamy kilka naszych postulatów, które chcemy wprowadzać, za którymi zwłaszcza przede wszystkim te postulaty gospodarcze. Także nie nazwałbym supportem. Dzisiaj możemy mówić o Platformie Obywatelskiej, no bo jest niekwestionowanym zwycięzcą tych wyborów. I tutaj myślę, że żadna... I panowie się z tym zgodzą, no bo taka jest prawda. No, pokazujecie właśnie państwo teraz wyniki. A cóż, a inne partie... To są wyniki, to są sondaże. Sondaże, tak. No ale myślę, że niewiele się zmienią do rana. No tak zakładam, ale... Mariusz Gosek. Panie redaktorze, no wyniki są exit polu, takie jakie są sondażowe. Tak jak pan prezes Jarosław Kaczyński słusznie wskazał, w 2004 roku były wybory do Parlamentu Europejskiego. Wtedy też one nie zakończyły się sukcesem dla Prawa i Sprawiedliwości, ale w 2005 roku już wybory parlamentarne i w 2006 wybory prezydenckie. To było wielkie zwycięstwo wtedy Prawa i Sprawiedliwości. Ja głęboko ufam, że Zjednoczona Prawica, no nie udało się 10. raz wygrać, ale głęboko ufam, jeżeli tak się oczywiście utrzymają, to są też wyniki exit polu, że to zwycięstwo przyjdzie w tych kluczowych dwóch najbliższych sprawdzianach wyborczych, czyli w wyborach prezydenckich i później w wyborach parlamentarnych. Ja już takim wielkim dyplomatem jak kolega poseł drogi nie jestem, ale głęboko ufam, że trzeba wyciągnąć też pewne wnioski i to dzisiaj. No i jakie wnioski Suwerenna Polska wyciąga? No takie, że musimy twardo iść do przodu. Ja uważam, że... Ale zaraz, pan poseł Pietrykowski mówi tak, że państwo chodzili kiedyś do szkoły podobnie zresztą jak i ja. Bo czasami pewnie też cegłówkami w szkołę rzucaliście. Różnie w życiu bywało, nie? Ale generalnie to jest mniej więcej tak, jak uczeń dostaje pałę i musi w jakiś sposób uzasadnić ocenę, którą dostał. Jak to szło? Ocena niedostateczna, którą otrzymałem, zmobilizuje mnie do dalszej systematycznej pracy. No ludzie, ale, no. Panie redaktorze, spokojnie z tą niedostateczną oceną. Trzeba przeanalizować też konkretnie, uważam, okręgi wyborcze. No, tak jest. Trzeba też wyciągnąć... A okręgi wyborcze były złe. Ale, tak? Ale nie. Ja mówię, ale panie redaktorze, przede wszystkim ja uważam, że w takiej szybkiej analizie, którą czyniłem jeszcze przed wejściem do studia, do pana redaktora, do państwa, przede wszystkim trzeba zmobilizować też elektorat. Ja uważam, że niestety elektorat nie był zmobilizowany. A może właśnie elektorat był zmobilizowany. Trzeba podziękować tym, którzy poszli na wybory. Swoją mobilizację pokazał, że ma już tego dość. No to jeżeli elektorat pokazał w ten sposób, że nie poszedł na te wybory, że ma dość, to nie tędy droga. Chyba że to jest trzecia droga, ale to... ale panie redaktorze... Prosta droga. Ale panie redaktorze, ja uważam, że niestety zagrała tu frekwencja. Zagrała frekwencja, bo jeżeli by ta frekwencja była wyższa... Ale frekwencja to jest elektorat, elektorat to są ludzie. To ja uważam, że to zwycięstwo było, bo to 10. zwycięstwo było, bo niestety, trzeba sobie powiedzieć, kawa na ławę, ta frekwencja, uważam, jeżeli chodzi o obóz Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, ta frekwencja miała kluczowe znaczenie dla tego wyniku wyborczego, jeżeli oczywiście te exit pole się utrzymają. Czyli okazało się, że platformy elektorat był bardziej w tych wyborach zmobilizowany niż elektorat Prawa i Sprawiedliwości. O naszym elektoracie powiem szczerze, że jeszcze nie dostałem żadnych wyników, jak to wygląda. Czy nasz elektorat poszedł do wyborów, czy nie poszedł do... Zobaczymy, jak to w małych miastach było, tam gdzie mieliśmy siłę sprawczą. Tak, Gabriel Janowski. Pierwsza rzecz, to chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy głosowali na mnie. Wyników jeszcze ostatecznie nie znamy, ale druga rzecz, która, powiedziałbym, bardzo głęboko zapadła mi w serce, to bardzo życzliwe przyjmowanie mnie podczas tej kampanii. Ludzie wyrażali naprawdę wielkie uznanie i podziękowanie za to, co czyniłem wcześniej. Dziękuję również swoim współpracownikom, którzy naprawdę serce i umysły poświęcali, żebyśmy tę kampanię przeprowadzili możliwie jak najlepiej, z tym, że jest pewna różnica między mną a wszystkimi innymi. Mój budżet był bardzo skromny w porównaniu do tych wszystkich innych, którzy uczestniczyli, prawda, w tych wyborach w moim okręgu. Natomiast sprawa kolejna to jest po prostu to, co się nazywa polityką, rozumianą jako roztropna troska o dobro wspólne. I mnie interesuje, czy ci, którzy tam będą w parlamencie, prawdziwie rozumieją, na czym polega to dobro wspólne. Bo trzeba powiedzieć jednoznacznie, że chaos w państwie narasta. Niepewność związana z wojną na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, dziesiątki punktów zapalnych, mogą, tak jak ta przysłowiowa beczka z prochem, wybuchnąć. I teraz, czy jest świadomość wśród polityków tych głównych zadań, które powinny być podjęte? Ja od 22 roku szerzę taki apel, wołanie o pokój i dobro, bo uznaję, że to jest w tej chwili kluczowa sprawa. Jeżeli politycy zlekceważą to, jeżeli się tej sprawie, jak to się mówi, nie poświęcą w całości, to grozi nam kataklizm. Ja jestem realistycznym optymistą, ale moje doświadczenie i polityczne, i międzynarodowe, bo byłem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, wskazują na to, że niejako ludzie, parlamentarzyści w krajach własnych i na forum międzynarodowym w parlamencie nie dostrzegają rzeczywistych zagrożeń, które w tej chwili nabierają, powiedziałbym, już pewnej wyrazistości. I to jest dla mnie, powiedziałbym, zasadnicza sprawa. Czy będą siły tam, w Europarlamencie, które postawią jako naczelne zadanie właśnie doprowadzenia do pokoju? Panie senatorze, jak pan to widzi, zwycięstwo czy też przegraną swojego ugrupowania? Ja nie będę zaklinał rzeczywistości, szanowni państwo. W moim głębokim przekonaniu wynik 6,6 jest nokautem dla lewicy. I trzeba sobie nazwać sprawę po imieniu. To jest po prostu nokaut. I trzeba z takim przesłaniem wejść w wewnętrzną dyskusję partyjną, dlatego że nie można, jeszcze raz powtórzę, zaklinać rzeczywistości, że jest wspaniale. Nie jest wspaniale. Któreś wybory z rzędu osiągamy coraz gorsze wyniki jako formacja i to powinno być elementem głębokiej diagnozy, w tym diagnozy personalnej. Absolutnie na szczytach wewnątrzpartyjnych władz, gdy ta dyskusja nie nastąpi w najbliższych dniach, tygodniach, ja obawiam się, że będzie olbrzymi problem za 3 lata wejść w ogóle do parlamentu. To prawda, panie senatorze, ja się z panem w całości zgadzam, nawet się będę podcierał. Tylko, że będę się podpierał cytatem z głowy, czyli z niczego, ale w wielkim skrócie oddam to, co profesor Gdula napisał. A mianowicie napisał, że dzisiaj problemem lewicy jest to, że wy sami nie wiecie, czego wy właściwie chcecie. Że wy chcecie być niezależną lewicą, czy chcecie być lewicą, która rządzi i odbierze odpowiedzialność za to? Znaczy, moja diagnoza jest następująca. Przede wszystkim na mariażu z Partią Razem korzysta Partia Razem. Zacznijmy od tego. Dlatego, że w 2019 roku Partia Razem miała dużo mniej parlamentarzystów. Dzisiaj tych parlamentarzystów jest dużo więcej. Czyli mniejszy partner na lewicy korzysta z tego, czym jest dosyć. Ale to jak pan tak chce zaczynać, to powinniśmy zacząć trochę inaczej. To ja pana zapytam inaczej. Czy na tym układzie, czy na tym związku partnerskim, który zawarliście, wy jako stara lewica z wiosenką chociażby, to zyskała stara lewica, czy zyskała wiosenka? Ja powiem tak, na pewno nie zyskuje ten etos lewicy, z którym jest mi bardzo blisko, mianowicie tej lewicy intelektualnej, a nie tej lewicy krzykliwej, tej lewicy gminnej i powiatowej, a nie tej lewicy wielkoaglomeracyjnej. Lewica dzisiaj jest partią wielkoaglomeracyjną. Niestety nie dociera do wyborców w gminach, nie dociera do wyborców w powiatach. Jest tylko i wyłącznie lewicą, którą ja osobiście i wielokrotnie to na gremiach partyjnych powtarzałem, lewicą wielkoaglomeracyjną. Prawdziwe wybory, to przyznacie państwo, od lewa do prawa, wszyscy siedzący w studiu, wygrywa się na prowincji, wygrywa się w gminach, wygrywa się w powiatach. Jeżeli lewica tego nie zrozumie, to najprawdopodobniej za 3 lata będzie, jeszcze raz powtórzę, miała problem z wejściem do parlamentu. I to co, powinienem... Ale to powinienem... Republiki, panu redaktorowi mówię na gremiach partyjnych, niestety patrząc obok, nie widzę entuzjazmu na te moje słowa. No pewnie, że nie, ale panie senatorze, ale... Ostatnie zdanie, panie redaktorze, ostatnie zdanie. Ja jestem dzisiaj głęboko wkurzony tym, co się stało. Głęboko wkurzony, patrząc na wynik lewicy, i uważam, że trzeba wreszcie podjąć jakieś decyzje. Bo dzisiaj dryfowanie w takiej konstrukcji, jak ma to miejsce, i mnóstwo wypowiedzi Anny Marii Żukowskiej, które nie przysparzają nam spendoru, powoduje, że za chwilę będzie nie 6,6, tylko 3,6. No i jest jeszcze szansa, że pani poseł Joanna Szojring-Wielgus będzie częściej się pokazywała i będzie wtedy lepiej. No, przy okazji też przypomnę, że dzięki takim ruchom chociażby pani minister rodziny i polityki społecznej, to szczęśliwie emeryci dostają mniejszą 14, ale tylko o 900 zł. Także nie ma co trywializować czy dramatyzować. Wszak wiadomo, lewica jest partią proludzką, prospołeczną. Panie senatorze... Ja to, co myślę, i zawsze z tą domeną ja też i za to pana szanuję. Natomiast chcę pana zapytać inaczej, ponieważ zabrakło tej odwagi, czy panu posłowi Goskowi, czy panu posłowi Pietrykowskiemu. Nie zabrakło. No zabrakło. Nie zabrakło. Pan senator ładuje prosto w oczy bez skrupułów. Czy Czarzasty i Świta powinni odejść? Ale no jeżeli jest knockout... Pan senator przygłosi. W ogóle nie mamy z Polskim Stronnictwem Ludowym takich... Ja powiem tak. Trzeba po pierwsze zrobić jak najszybciej analizę tego, co się wydarzyło i jak najszybciej zwołać zjazd, który oceni to, co się wydarzyło. I wyrzucić. Partia lewicowa jest partią demokratyczną. Jeśli jest partią demokratyczną, to nie powinno się zwalniać przewodniczących przez telewizję, tylko przez zjazdy partyjne. Jeżeli to ma nastąpić, to niech to nastąpi. Jeżeli... Bogusław Wątor, który pozakładał wam możliwe wszelkiego rodzaju sprawy sądowe, twierdzi, że z demokracją ta lewica w tym wydaniu nie ma zupełnie nic wspólnego. Andrzej Śliwka, pański komentarz do tych exit poli. Panie redaktorze, znaczy w pierwszej kolejności to trzeba... Ale pan Czarzastego nie zwalnia, bardzo pana proszę. No, Czarzastego nie będę zwalniał, chociaż myślę, że wyborcy go zwolnią. No to zresztą pokazało ostatnie wybory parlamentarne, gdzie lider lewicy nie uzyskał najlepszego miejsca, nie uzyskał najlepszego wyniku na liście. Ale panie redaktorze, w pierwszej kolejności ogromne podziękowania dla wszystkich naszych rodaków, którzy poszli na wybory i zagłosowali, ale jednak widać, że ten trójskok wyborczy no jednak zniechęcił wyborców do tego, żeby pójść i zagłosować już w trzecich kolejnych wyborach w tak krótkim odstępie czasu. Jeżeli chodzi o wyniki, no to zacznę od Prawa i Sprawiedliwości. Widać, że my utrzymujemy stabilne 34% poparcia. Oczywiście, jeżeli te exit pole się potwierdzą, gorąco liczę, że te wyniki będą jednak lepsze, ale to jest te 34% i my oczywiście możemy powiedzieć, że jest to dobry wynik, ale po to się startuje w wyborach, po to przedstawia się konkretną propozycję, żeby wygrywać te wybory. No i my we własnym gronie będziemy musieli przeanalizować te wyniki. Niemniej jednak to, co powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński, no to jest jakby dobra podstawa do tego, żeby te najważniejsze wybory, które są w polskiej polityce, czyli wybory do parlamentu, wygrać. Ale ciekawa rzecz się dzieje... Ale zaraz, panie pośle, hola, zanim będą wybory do parlamentu, to będą prezydenckie. A właśnie. Jak najbardziej i to też, to są bardzo ważne wybory i tutaj będziemy... no i co, macie już nazwisko kandydata na urząd prezydenta, czy będzie nim Tobiasz Bocheński? Panie redaktorze, ta decyzja przed nami. Mamy wielu świetnych kandydatów. Gorąco wierzę w to, że wybierzemy najlepszego. Tak jak tu jest naprawdę fajnie. Tak, zauważyłem. Kandydata i 10 lat temu. Czyli co, ja rozumiem, że pan jest zachwycony wynikiem, który osiągnęliście i że to jest dobry przyczynek do zwycięstwa. Panie redaktorze, od zachwytu może daleko, ale naprawdę jest to dobra podstawa, dobra baza. My musimy pracować. Ale nie, to był żart za żart. Spokojnie. To jest dla nas sygnał, panie redaktorze, że my musimy jeszcze ciężej pracować. Dobrym sygnałem jest to, panie redaktorze, że koalicja 13 grudnia się kanibalizuje. Ja tu słuchałem wypowiedzi zarówno przedstawiciela Trzeciej Drogi. No już Trzecia Droga prowadzi do gabinetu Donalda Tuska. Taka jest prawda. No, koledze posłowi mogę powiedzieć, no jak wy się nie obudzicie, jak was tam, nie wiem, Hołownię nie wytrze za uszy, a może to Hołownię trzeba wytargać, żeby się otknął, panie pośle, bo naprawdę jesteście kanibalizmami. Niczym się nie różnicie od Platformy Obywatelskiej. Jakby coś pan senator pomoże, bo widzę, że zgłasza. Schodzą właśnie na... to wy ponosicie konsekwencje tych decyzji Tuska, jakby je legitymizujecie. To i bardzo trzeźwa ocena pana senatora, te 6,6%. Pan senator powiedział, że jeśli nic nie zmieni, to będzie 3,6. No 3,6 dla was byłoby dobre, bo byście mieli przynajmniej subwencję. Ale to patrząc na to... Ale oni jako kto? Jako Wiosna, jako Razem, jako kto? Myślę, że to wasze poparcie naprawdę będzie schodziło poniżej progu, jeżeli się nie odsunie. Jest Nowa Lewica, gdyby ktoś miał wątpliwości. Troska pana posła z Prawa i Sprawiedliwości. Miód na moje serce. Naprawdę. Zapraszamy do Zjednoczonej Prawicy. Bardzo dziękuję, proszę państwa, za wstępne analizy. Wieczór wyborczy w Telewizji Republika trwa. Cieszę się bardzo, że goście w doskonałych nastrojach i oby nas te nastroje nie opuszczały. Zdrowie również. Kontynuujemy.